Izak cierpi na zaburzenia zachowania. Co może z tym zrobić? To jest Izak. Izak ma dwóch braci, matkę i ojca. Mieszka od trzech lat w Holandii. Chodzi do szkoły. Chętnie spędza czas na ulicy ze swoimi przyjaciółmi. Izak szybko się złości. Często się kłóci. Najczęściej złości się, kiedy coś mu się nie podoba. Wtedy jest naprawdę zły. Na przykład, gdy ktoś powie, że czegoś mu nie wolno. W takiej chwili zaczyna przeklinać lub wszczyna bójkę. Winę zrzuca na inne osoby. Często niszczy również różne rzeczy. Izak cierpi z tego powodu. Każdemu może się zdarzyć, że się rozłości. Izak jednak złości się bardzo często. Często wdaje się w bójki. Z tego powodu wiele dzieci uważa, że jest niemądry lub boi się go. Izak właściwie tego nie lubi. Jest to dla niego przykre. Jego ojciec próbuje znaleźć pomoc. Rodzice nie wiedzą, co z tym zrobić. Rodzice innych dzieci twierdzą, że Izak źle się zachowuje. Robi rzeczy, których mu nie wolno. Czasami ojciec wymierza Izakowi karę. On jednak nie słucha i bardzo się złości. Ojciec chce uzyskać pomoc dla Izaka. Dzwoni do lekarza rodzinnego. Izak z ojcem idą do lekarza. Izak i ojciec przedstawiają lekarzowi problem. Lekarz słucha uważnie. Stwierdza, że Izak potrzebuje pomocy. Lekarz kieruje Izaka wraz z ojcem do psychiatry. Lekarz rodzinny i gmina są w stanie pomóc dzieciom. Dziecko może zawsze na spotkanie zabrać kogoś ze sobą. Kogoś, komu ufa. Izak z ojcem idą do psychiatry. Psychiatra to lekarz, który pomaga ludziom, prowadząc z nimi rozmowy. Czasami przepisuje im również leki. Psychiatra słucha uważnie. Lekarz ten wiele wie o dziecięcych problemach. Jeśli ktoś nie chce lub nie może mówić po niderlandzku, może wystąpić o pomoc tłumacza. Tłumacz pomaga wszystko zrozumieć. Najpierw Izak zaznajamia się z psychiatrą. Następnie psychiatra przeprowadza badanie. Zadaje pytania Izakowi i jego ojcu. Pytania zadaje również w szkole. W ten sposób określa, jakiego rodzaju problemy występują u Izaka. Następnie psychiatra oferuje Izakowi pomoc. Psychiatra mówi, że Izak cierpi na zaburzenia zachowania. Izak cierpi na zaburzenia zachowania. Czym są zaburzenia zachowania? Zachowanie to rzeczy, które robimy. Zaburzenie oznacza, że coś przebiega niewłaściwie. Nie każde zaburzenia, zachowania są takie same. Wiele dzieci, u których występują zaburzenia zachowania, szybko się złości. Wtedy na przykład zaczynają przeklinać. Czasami zaczynają kraść. Przestają przychodzić na lekcje do szkoły. Nękają innych. Niszczą coś. Wdają się w bójki. Na zaburzenia zachowania cierpią dzieci na całym świecie. W każdej szkole znajdują się dzieci, u których występują zaburzenia zachowania. Niektóre dzieci z zaburzeniami zachowania przyszły już na świat. Inne doświadczyły czegoś okropnego w domu lub w kraju swego pochodzenia. Do zaostrzenia problemów może dojść, jeśli w domu sytuacja jest trudna albo kiedy dziecko ma niewielu przyjaciół. Izak otrzymuje pomoc. Zaburzenia zachowania sprawiają Izakowi trudności. Pomaga mu psychiatra. Uczy Izaka, co może zrobić, kiedy się rozzłości. W jaki sposób może rozwiązywać problemy. Jak może zdobywać przyjaciół. Pomoc otrzymują również rodzice i nauczyciel Izaka. Uczą się, jak pomóc Izakowi. Stan Izaka poprawia się. Dzięki otrzymanej pomocy stan Izaka poprawia się. Nadal się złości, ale nauczył się jak z tym sobie radzić. Potrafi również lepiej rozwiązywać problemy. Ma teraz znacznie więcej przyjaciół.